Wydaje się, że ludzie temu zaprzeczają albo po prostu nie są tego świadomi i wiele osób nie traktuje tego poważnie. Mamy bardzo poważanych mnichów Mahajany, którzy głoszą, że światu zostało tylko 100 lat. Czy powinniśmy wziąć głęboki wdech i przyznać, że to koniec rasy ludzkiej? To jest więzienie strachu przed tym, co się stanie w przyszłości. Myślę, że to więzienie branie poważnie takich przepowiedni. Bo przecież młodzi ludzie chcą żyć, a jeśli są mnisi, którzy otwarcie głoszą takie rzeczy, zakładam, że wiesz o kim mówię, to stanowi to bardzo poważny problem, a wydaje się, że nie jest traktowany poważnie. Czy to zgodne z buddyjską ścieżką, żeby zakładać, że świat skończy się za 100 lat i nie przejmować się tym? Nie chodzi nawet tylko o młodych ludzi. Wielu z nas w ciągu stu lat ponownie przyjdzie na świat i będziemy świadkami tego, co się wydarzy. Wrócimy na ten świat. Mówiłem o tym kilka dni temu. Gdybyśmy tylko uwierzyli w reinkarnację, a są naprawdę mocne dowody. I gdyby ludzie zrozumieli, że wrócą, że pan Abbott, były premier Australii, wróci do Australii i będzie musiał żyć z konsekwencjami tego, co dziś robi, zastanawiam się, czy teraz robimy wystarczająco dużo, żeby do tego nie doszło i żebyśmy nie musieli po przyjściu ponownie na świat patrzeć, jak nasi bliscy umierają i tak dalej. Czy nie lepiej zająć się ochroną środowiska, zamiast po prostu pozwolić, żeby te prognozy się sprawdziły? Dokładnie. Ale zastanawiam się, dlaczego to się dzieje? Dlaczego ludzie zaprzeczają faktom? Co jest tutaj przeszkodą? Znowu, przeszkodą jest strach. Ludzie często mówią, że nic nie można zrobić i to jest problem. To strach, czy ludzie po prostu nie chcą o tym wiedzieć? A dlaczego ludzie nie chcą wiedzieć? Bo się boją konsekwencji, konieczności działania, poświęcenia czegoś. To więzienie strachu. Nie podoba mi się to, co tamten mnich powiedział o końcu świata za 100 lat, bo jeśli to prawda, to zapobieganie temu to strata czasu. Wszyscy i tak umrzemy, więc bawmy się, zanim przyjdzie koniec świata. Ale on mówi, żeby zrobić coś przeciwnego, wywołać rewolucję i zmienić stan rzeczy w szybkim tempie, wprowadzając radykalne zmiany w naszym życiu teraz. Zamiast ignorować problem, co robi teraz większość ludzi, zgadzam się w zupełności. Jeśli patrzymy w przyszłość, to przynajmniej patrzmy z pozytywnej perspektywy, czyli patrzmy na to, co i jak możemy zrobić. Kilka lat temu brałem udział w bardzo dobrym seminarium. Było tam również wielu polityków. Jednym z punktów programu był panel, który pokazywał, że nadal możemy mieć nadzieję, szczególnie w kwestii globalnego ocieplenia. Występowali tam naprawdę poważni eksperci, którzy powiedzieli: Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Góra lodowa oderwana od Grenlandii wywołuje tsunami, które kompletnie zrównuje z ziemią port w Nowym Jorku. A to się może stać w każdej chwili, przez co świat zaczyna rozumieć, że zmiany klimatu to poważny problem i w ciągu roku emisja dwutlenku węgla zostaje zredukowana do zera. Zastanówmy się, jak to osiągnięto. Jak ograniczono zanieczyszczenie do zera w ciągu 12 miesięcy.

Strach działa tak, że jeśli patrzymy w przyszłość z lękiem, to widzimy ją w tak negatywnych barwach, że nadzieja znika. Masz raka, faza terminalna, na pewno umrzesz. Przestań tak myśleć. Rok później nadal żyjesz. Co się stało? W jaki sposób dotarłeś do tego momentu w przyszłości? Nie zaczynaj pracy z przyszłością w staraźniejszości. Zacznij od momentu, w którym chcesz się znaleźć i idź wstecz, jak tam dotarłeś. To właśnie te wspaniałe, alternatywne sposoby patrzenia na przyszłość przynoszą rozwiązania. Nie możemy się jej bać. Nie możemy w ten sposób myśleć. Nie mówię, że mamy się bać przyszłości, ale żebyśmy potraktowali problem poważnie. Na razie nikt tego nie robi. O tym właśnie mówię. Dlaczego nikt tego nie robi? Bo społeczeństwo jest apatyczne i ludzi bardziej interesuje krótkotrwała korzyść dla przemysłu niż długotrwałe konsekwencje dla ludzi. Tak, jesteśmy uwięzieni przez myślenie w ten sposób. I to też są więzienia strachu. Strachu przed utratą tego, co mamy, albo naszego stylu życia. To nas powstrzymuje przed choćby spróbowaniem ucieczki. Potrzebna jest rewolucja, żeby powstrzymać ludzi o krótkowzrocznym podejściu przed zdominowaniem kierunku, w którym zmierza społeczeństwo. Dokładnie. Myślę, że to powinna być rewolucja w sposobie myślenia i podejściu do świata. I to właśnie próbuję robić. Próbuję skłonić ludzi do spojrzenia na rzeczy inaczej. Trzeba coś zrobić, żeby ludzie podeszli do tego problemu poważniej. Tak, trzeba im powiedzieć, żeby zaczęli odwiedzać stronę buddyjskiego towarzystwa Australii Zachodniej. Praktyczna rada. Chyba Ajan Sujato już wcześniej powiedział, że przede wszystkim potrzebna jest zmiana nastawienia. Dlaczego mamy rząd, który nie wierzy w zmianę klimatu? Bo ludzie go wybrali. Dlaczego go wybrali? Bo mają poglądy, które trzeba zmienić. Na przykład pogląd, że bogactwo jest drogą do szczęścia zamiast radości, bycia z rodziną, prostego życia. To są rzeczy, których jestem przykładem. W podróż zabieram tylko małą torbę. Mam jeden zestaw szat. To są rzeczy, których możemy nauczyć ludzi przez dawanie przykładu. Ale do klasztoru Bodiniana jest długa kolejka. Tak. Ale przynajmniej możemy przekazywać to wszystko tutaj. Dawać inspiracje i zachęcać, a w końcu ludzie zobaczą, że nie potrzebują dużo do szczęścia i że ludzie są ważniejsi niż rzeczy. Te nauki po trochu przenikają do społeczeństwa. Albo mniejsze domy, co oznacza mniej cegieł, betonu, żelaza, mniej pieniędzy. Możemy tyle zrobić, ale ludzie boją się zmienić swoje podejście do gospodarki. W Butanie jest wysoki poziom zadowolenia z życia, ale spada. Często spotykam różne grube ryby i ostatnio królowa matka Butanu powiedziała, żebym się modlił, bo ten kraj za bardzo się rozwija. Za dużo betonu zamiast starych budynków z drewna. Nawet w Butanie znika szczęście. Możemy w tym znaleźć inspirację. Some Powinniśmy wszyscy zacząć walczyć o ochronę środowiska. Ochrona środowiska to skutek, a nie przyczyna. Przyczyną jest zmiana mentalności, zmiana priorytetów ludzie zamiast rzeczy szczęście zamiast pieniędzy wystarczy tylko trochę pieniędzy uproszczenie stylu życia, zamiast komplikowanie go bardziej. Dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy jeszcze długo o tym dyskutować, ale chyba na dziś wystarczy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przekroczyliśmy czas, więc musimy kończyć. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, proszę podejść po spotkaniu. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia w przyszły piątek. Czytał Aleksander Bromberek.